Witam na konferencji prasowej przed meczem trzeciej kolejki Fortuna pierwszej ligi. W poniedziałek Arka zmierzy się z Polonią Warszawa. Są z nami trener Wojciech Łobodziński. Witam, trenerze. Oraz w imieniu zespołu Dawid Gojny. Witam. Witam. Bardzo proszę do pytań do trenera oraz do Dawida. Tak jak wspominałem, trzecia kolejka. Arka na razie po dwóch remisach w nowym sezonie. Tak więc oddaję głos Państwu. Witam, trenerze. Jarek Woliński, magazyn Pomorski Sport. Panie trenerze, na poprzedniej konferencji wspominał Pan, że będzie Pan zadowolony, jak wszyscy ci zawodnicy, którzy są kontuzjowani bądź jeszcze niesprawni, będzie Pan zadowolony. Jak na dzień dzisiejszy wygląda ta sytuacja? Czy już powoli nadzieja na pełną Arkę wraca? No jeszcze raz witam wszystkich. No wraca trochę nadzieja powoli. Wydaje mi się, że to jest kwestia może tygodnia, dwóch, być może z Jankiem Golem trochę dłużej, ale wydaje mi się, że do najbliższego meczu już i Adamczyk, i Mazacki już był na ławce. Już będzie do pełnej dyspozycji. Kapani też już trenuje z zespołem, także no jest coraz bliżej. Panie trenerze, przed nami mecz z Polonią Warszawa. Polonia w ostatnim meczu z Wisłą Kraków pokazała, na co ją stać, mimo że przegrała. I podobnie jak w ubiegłym sezonie Arka straciła tam nie do końca może sprawiedliwie punkty. Jak Pan ocenia Polonię Warszawa? Czy liczy Pan się z tym, że Polonia zaatakuje od początku, czy będzie raczej się broniła? Beniaminek, trzeba pamiętać o tym, Beniaminek. No z Beniaminkiem zawsze się gra trudno, to jest raz. Dwa, to jest zespół chcący grać w piłkę. Wbrew pozorom statystyki mówiące o tym, że Polonia jest mało przy piłce, że nisko się broni, ale jak już ma tą piłkę, to chce w nią grać, więc to jest zespół. Zresztą trenera z Mansa znam dobrze, bo odbywaliśmy razem kurs trenerski, więc mniej więcej wiem, jaki ma sposób grania, jaki styl gry. Na pewno jest to groźny przeciwnik, na pewno jest to przeciwnik fizycznie mocny, więc no czeka nas na pewno trudny mecz, ale wydaje mi się, że to trochę inny mecz będzie jak te dwa pierwsze. Panie trenerze, wszyscy przed sezonem w związku z sytuacją w klubie martwili się, jak Arka podoła w tym sezonie. Z Termaliką pokazała walkę, z Górnikiem Łęczna pokazała walkę. Miała, można powiedzieć, w tych dwóch meczach przewagę. Czy jest Pan w sumie, ja się cofnę do tych dwóch spotkań, czy jest Pan w sumie zadowolony, bo po tym, co Arka pokazała względem dziennikarzy i kibiców, którzy oglądali, raczej powinien być Pan zadowolony z tych zawodników? Tak, zadowolony jestem. Z wyników może nie do końca, bo o to w sporcie chodzi, ale progresujemy, czyli po tym pierwszym meczu z Termaliką już w obronie zagraliśmy dużo lepiej z Łęczną i no, tak naprawdę Łęczną nie dopuściliśmy do jakiejś tam sytuacji, praktycznie chyba żadnej, więc tak, jest coraz lepiej, punktów nam potrzeba oczywiście, to jest początek sezonu, co prawda, ja na razie patrzę na to, czy się rozwijamy, a mam wrażenie, że z tygodnia na tydzień się zespół rozwija. Jacek Łuczyński, Trójmiasto PL, to na razie kontynuując ten optymistyczny wątek, no to gdzie się rozwijamy, w którą stronę idziemy, na które elementy w najbliższym czasie trener liczy, że się rozwiną, jeśli mógłby to trener nazwać i określić? No to, co mówiłem po meczu w Łęcznej, że no, brakuje nam trochę konkretów. Czyli w tej ostatniej tercji, w ostatniej fazie, no bo tych ataków mieliśmy mnóstwo i no brakowało nam ostatniego podania, nie powiem, że uderzeń, bo uderzeń było dużo, ale celności tych uderzeń, więc tego nam brakuje. Cieszę się z intensywności naszego grania. To są dwa pierwsze mecze pod moją wodzą i ta intensywność jest na bardzo dobrym poziomie. Wydaje mi się, że fizycznie wyglądamy, no na razie nie chcę zapeszeć, ale bardzo dobrze, więc tutaj ten entuzjazm na pewno jest w zespole. Ale tak jak mówię, no atmosferę budują zwycięstwa i potrzeba nam zwycięstwa i to naprawdę może iść w dobrym kierunku. Bo niby tak patrząc na rysunek, co prawda po pierwszą połowę właśnie widziałam, to wszystko się zgadza, bo odpowiednia ilość zawodników biega w pole karne, są jakieś wrzutki, no tylko, no właśnie, to... Jak to wytłumaczyć takie racjonalnie? Czasami decyzyjność piłkarzy to też ma znaczenie. Nie kreślimy jakichś wielkich schematów, jeżeli chodzi o pole karne, bo tam potrzeba
nam inteligencji piłkarzy, kreatywności i tam to wydaje się, że jest. No, oprócz tego 12 rzutów rożnych mieliśmy, więc trochę szkoda, bo dochodziliśmy do tych sytuacji jakichś tam w polu karnym. No jak mówię, wydaje mi się, że to jest kwestia też coś po prostu strzelenia bramki w odpowiednim momencie i wtedy o te kolejne może być łatwiej. No z niecierpliwością czekam, że przyjdzie taki mecz już w najbliższym czasie. I na razie moje ostatnie pytanie właśnie o ten mecz najbliższy. Czy on może jednak różnić się od tych dwóch pierwszych meczów, że będzie jednak rywal mimo wszystko zdeterminowany głównie na defensywę i to posiadanie piłki i to szturmowanie bramki będzie jeszcze bardziej spoczywać na waszych barkach. No i w związku z tym pytanie o to odpowiedzialność, bo w poprzednim sezonie to często właśnie było, że z tej chęci zdobywania bramek brały się błędy i rywale kontrowali. Jak to wyważyć, żeby no, ta jakość z przodu była odpowiednia i nie nadzieć się na kontrę. Dziękuję bardzo. No, wydaje mi się, że musimy troszkę bardziej kompleksowo podejść do tego meczu, bo nie wiemy do końca, jak Polonia wyjdzie, bo oczywiście zaczynała te mecze nisko broniąc, ale widać było, że efekt w drugiej połowie już szli wyżej i to dawało im efekt, więc po dwóch porażkach być może trener coś zmieni. Ja bym zmienił, więc jeżeli coś daje efekt, to być może ta Polonia wyjdzie na nas trochę wyżej, dlatego staramy się podejść do tego, jak mówię, kompleksowo i być przygotowany na różne warianty. Jeżeli chodzi o sposób nasz gry, to bym chciał, żeby się nie zmieniał. Bym chciał, żeby, tak jak mówię, żebyśmy byli konkretni, żebyśmy byli bardzo intensywni. Wiem, na co stać piłkarzy, wiem, jakich mam piłkarzy, więc bardzo taktykę dostosowuję pod ich możliwości. Paweł Kątnik, Radio Gdańsk. To jeszcze pytanie do obu panów, bo tak się składa, że mieliście okazję oglądać, być po prostu i uczestniczyć w pierwszym meczu u siebie już po bojkocie kibiców. Przed bojkotem oczywiście pytaliśmy i piłkarzy, i trenera o to, jak podchodzicie do tego bojkotu. Natomiast już po meczu, jakie wrażenia, jak gra się przy tych trybunach niepełnych jednak, no bo teraz mecz z Polonią i też przyjdzie wam grać jednak przy mniejszej frekwencji po prostu. No na pewno no nie jest to łatwe. No. Ja powiem szczerze, że nie jest to łatwe. Szczególnie jeżeli to by był klub, na którym nie ma dużej frekwencji na co dzień i bylibyśmy do tego przyzwyczajeni, to można by to było uznać za normalne. Ale ja tak mówię, ja tu przyjeżdżam jako gość często, więc pamiętam tą atmosferę. Więc to, no nie oszukujmy się, że piłkarze to odczuwają i nawet to wsparcie w Łęcznej było czuć dla piłkarzy. Wydaje mi się, że Dawid też to potwierdzi, bo to niesie. No. Nie będziemy się oszukiwać, że atmosfera sparingu nie jest fajna. No ale tak już powtarzałem na poprzednich konferencjach, że no my tylko i wyłącznie możemy przyciągnąć swoją grą i wynikami kibiców z powrotem na stadion i nic więcej nie możemy zrobić. Jeśli Dawid jeszcze może. To samo, co trener chciałem powiedzieć, że inna atmosfera jest, jeśli kibice ci niosą i dopingują, inaczej jest, jak jest cisza na stadionie. Chcielibyśmy, żeby jak najszybciej kibice po prostu pojawili się na tym stadionie, wspierali, tak jak to było w Łęcznej. Bo ten doping niesie i czujemy wtedy, że są naszym 12 zawodnikiem. A nie ma mniejszej presji? To pytanie akurat do Dawida, bo w poprzednim sezonie, wiemy, temat wałkowany bardzo, natomiast 3 zwycięstwa na własnym stadionie, to też nie mówię, że to musiało być spowodowane przez kibiców, ale być może po prostu zawodnikom łatwiej się gra przy, że tak powiem, mniejszej publicy. Nie, gra się dla kibiców i czym więcej kibiców, tym lepiej. Każdy zawodnik po to wychodzi na boisko, żeby właśnie dostawać brawa od kibiców i robić efektowne akcje dla nich przede wszystkim, więc wydaje mi się, że te słabsze wyniki na pewno nie były spowodowane tym, że była presja ze strony kibiców. Dawid, ale ty po udanych akcjach, po bramkach, które zdobyliście z Termaliką, było słychać, może nie taki jak zawsze, ale było słychać doping kibiców. Ci, co przychodzą na mecze, jednak wam kibicują. No tak, ci, co przyszli, starali się kibicować po strzelonych bramkach, czy po dobrych akcjach, bili brawo. Byli też słyszalni, ale tak jak mówię, doping prowadzony przez 90 minut to jest trochę też inny doping niż ten, co
czasami tam się przytrafi jak po dobrej akcji, czy po szczególnej bramce. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Jeśli nie, zapraszam. Jeszcze jedno, tak, jedno pytanie, bo już zahaczyliśmy tutaj o ten bilans u siebie i to będziemy na pewno to pytanie zadawać, dopóki nie wygracie trzech czy czterech meczów z rzędu u siebie. Pierwsze, kiedy to nastąpi? Jacku, przepraszam mikrofonu, żeby kamera złapała też. To jeszcze raz, bo padła już ta kwestia i to będziemy pewno podnosić, dopóki nie wygracie trzech, czterech meczów u siebie z rzędu. No dlaczego jeszcze to się nie stało i co was tutaj blokuje? Dziękuję bardzo. No to statystycznie to dopiero był jeden mój mecz. Nie biorę odpowiedzialności za to, co się działo wcześniej. Biorę odpowiedzialność za to, co się dzieje teraz, więc no, cierpliwości. Dawid, bierzesz od zimy, tak? No, to teraz tłumacz się. Wydaje mi się, że nie ma wracać, co było kiedyś tam. No, teraz przed nami jest poniedziałek, jest Polonia, no i od tego meczu możemy zacząć tą pasę tych czterech czy pięciu meczy, którą sobie byśmy życzyli, zarówno my i wy wszyscy tutaj zgromadzeni. Wszystko robimy na treningach pod to, żeby tak było. Ciężko trenujemy, dobrze trenujemy i czekamy na te efekty już w poniedziałek. Szymon Bójko, Sportowa Gdynia. Ja mam pytanie, czy w związku z tym, że tyle strzałów oddajecie, a nie możecie trafić, czy pan, panie trenerze, planuje jakiś dodatkowy trening strzelecki dla zawodników? Wczoraj się odbył, nie tylko wczoraj zresztą. Bardzo dużo pracujemy pod ten temat. To też powtarzalność musi być. No nie oszukujmy się, że jeżeli piłkarz 100, 200, 300 razy uderzy, szczególnie młody piłkarz, to naprawdę można to wypracować. Więc no bardzo dużo takich jednostek indywidualnych też będziemy mieli, czy po treningach, czy tak jak wczoraj wyizolowano, mieliśmy indywidualny trening dla zawodników po południu. Więc no szczerze to tak, to dużo pracujemy nad tym i to już nie jest kwestia samego uderzenia, bo uderzenie pod presją w meczu z przeciwnikiem to zupełnie jest inna sytuacja jak uderzenie bez przeciwnika, gdzie zawodnik ma czas, nie ma żadnych problemów z tym, żeby oddać strzał. Dlatego, tak jak mówię, no bardzo często staramy się jednak stwarzać warunki meczowe i żeby piłkarze uderzali pod presją. Wydaje mi się, to też się bierze z umiejętności indywidualnych piłkarzy, bo same statystyki to niewiele mówią, ale jeżeli już dochodzimy do tylu sytuacji, to znaczy, że jest ok. Kwestia, tak jak mówiłem wcześniej, tego konkretu. Nie ma więcej pytań. Zapraszam, tak jak wspomniałem, na poniedziałek. Do zobaczenia.